realny? Odwzorowany? Tak, jest model polskiej lokomotywy SM42. A, jest to znaczenie faktycznie. Pan maszynistą był kiedyś? Nie, ale pracowałem. Ja miałem dziadka maszynistę. Cześć widzowie, tu niepoprawny tata. Dzisiaj zapraszam was do wsi Nietoperek. Jest to powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. Po drodze do Gorzowa zawitaliśmy do posiadłości pana Jerzego, który latami budował tory, makiety i same lokomotywy. Wjeżdżając na posesję trzeba uważać, bo drogę przecinają tory. My jak widać przyjechaliśmy tu w okresie zimowym. Umówiliśmy się z właścicielem telefonicznie. Kontakt jest na stronie facebookowej, jeśli jesteście zainteresowani. Link jak zawsze w opisie. Pan Jerzy specjalnie dla nas uruchomił kolejkę. Z uwagi na temperaturę potrzebne było ogrzanie silnika przed startem. Lokomotywy są dwie, jedna spalinowa i jedna elektryczna. My pojechaliśmy tradycyjną. Bilet kosztuje, uwaga, całe 6 zł za osobę. I w tej zawrotnej cenie mamy dwa kółka przejazdu. Byliśmy pod wrażeniem ogromu pracy, jaki wykonał pan Jerzy. Widać tu gigantyczną pasję, jak również niebywałą pracowitość i konsekwencje. Obawiam się, że w moim przypadku emerytura będzie miała odwrotne proporcje kanapowego relaksu do ciężkiej pracy, jeśli tylko jej wysokość na to pozwoli. Wracając do kolejki. W Goglach na ten moment ma 945 opinii ze średnią oceną 4,9. My też nie jesteśmy wyjątkiem i serdecznie ją polecamy, jeśli będziecie tędy przejeżdżać. Aby trafić w to miejsce, trzeba zjechać z drogi ekspresowej S3. Oznaczenie na mapie jest bardzo dobre, więc nawigacja powinna doprowadzić każdego bez najmniejszego problemu. Jest to dosłownie rzut beretem od zjazdu, więc jadąc nad morze, warto zrobić sobie przerwę. W okolicy jest też atrakcja obowiązkowa dla miłośników historii i militariów. Mam na myśli oczywiście międzyrzecki rejon Umocniony, który również fajnie byłoby odwiedzić, ale nam niestety tym razem zabrakło czasu. Na szczęście jego fragmenty mogliśmy zobaczyć w miniaturze, gdyż znalazł się na trasie naszego przejazdu kolejką. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik spodoba się wam chociaż w połowie, tak jak nam, kolejka ogrodowa Nietoperek. Jeśli tak było, to zostaw proszę łapkę w górę, bo to najlepszy sposób, aby pokazać nam, że nie jesteśmy absolutnie beznadziejni. Subik wraz z dzwoneczkiem natomiast sprawią, że nie ominą cię kolejne nasze filmiki z ciekawych miejsc. Dziś już dziękuję za uwagę. Bye!